Jeśli ktoś jest w Chrystusie, ten jest nowym stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 17 werset. Nowa natura jest niezmienna. Bóg mówi, że się nie zmienia. Czytamy o tym w Malachiasza, 3 rozdział, 6 werset. To nie oznacza, że postanowił się nie zmieniać. To znaczy, że z natury jest niezmienny. Jest to oczywiste, ponieważ jakakolwiek zmiana postawiłaby pod znakiem zapytania Jego bóstwo. Bóg jest doskonały, a każda zmiana byłaby oddaleniem się od doskonałości. Nawet jeśli byłaby to zmiana w kierunku doskonałości, to zaczynałaby się z pozycji, która była mniej niż doskonała. Często cytujemy Heraklita, który powiedział: zmiana jest jedyną stałą w ludzkim życiu. Nasz wiek, nasze zdrowie, nasze okoliczności, wszystko podlega zmianom. Zmiany te mogą być pozytywne lub negatywne, ale nie zmieniają tego, kim naprawdę jesteśmy. Poza Bożą interwencją nie ma prawdziwej zmiany w nas ani w świecie. Świat pozostaje światem, który nie chce mieć nic wspólnego z Bogiem. Możemy się jednak zmienić i dzięki Bogu za to. Jako synowie Adama jesteśmy grzesznikami, upadłą rasą, ale możemy zostać przemienieni, o czym czytamy w liście do Rzymian, 12 rozdział, 2 werset. Możemy narodzić się na nowo, o czym świadczy nam Ewangelia Jana, 3 rozdział, 3 werset. Możemy stać się nowym stworzeniem w Chrystusie. Nie dzieje się to dzięki naszej własnej sile, ale po prostu przez przyjęcie tego, co Pan Jezus Chrystus uczynił na krzyżu Golgoty, wyznanie naszych grzechów i w ten sposób pozwolenie Duchowi Świętemu na działanie przez łaskę. Czy po narodzeniu się na nowo można jeszcze coś zmienić? Tak, w tym sensie, że możemy stopniowo stawać się coraz bardziej podobni do Chrystusa, w miarę jak wpatrujemy się w Niego. Drugi list do Koryntian, 3 rozdział, 18 werset. Jednak nie jest możliwe, aby pozycja, do której zostaliśmy przeniesieni, stała się wyższa. Zostaliśmy posadzeni w okręgach niebiańskich razem z Chrystusem. Jeśli zawodzimy, grzeszymy, cofamy się, to jest to dopuszczenie do przewagi naszego starego człowieka. Ale nie jest to wewnętrzna zmiana ani nowy człowiek, ani stary człowiek nie może się zmienić. Stary człowiek nie może być ulepszony, nowy człowiek nie może grzeszyć. Obyśmy żyli dla Chrystusa, który jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki, jak świadczy nam Słowo Boże z Hebrajczyków 13:8. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, ten jest nowym stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 17 werset.